danych dotyczących zakwaszenia organizmu, w tym kontekście wody jonizowanej, zasadowej, spotkanie z autorem pięknej książki Riko i my, opowieść o wielkiej przyjaźni ludzi i rodzinnych osób i wiele, wiele innych tematów. Dzisiaj właśnie naszą bohaterką jest pani Anna Białek, która łączy jednocześnie swój aspekt artystyczny z aspektem duchowym. Jest to jak gdyby jeden wielki element natury. Chciałam przyznać, że dla mnie natura, to wszystko, co z niej wynika, jest immanentną składową życia człowieka. Bez tego uważam, człowiek w pełni się nie zrealizuje, nie będzie istniał. Natura podsuwa nam harmonię i piękno. I jeśli potrafimy to przenieść w nasze codzienne życie, do naszego domu, do naszego miejsca pracy, to funkcjonujemy inaczej, harmonijnie, w zgodzie z sobą, w zgodzie z innymi. Energie wszędzie nam towarzyszą. I teraz one się mogą wyrażać w codziennym naszym działaniu, pięknie, które kreujemy. To mogą być na przykład pięknie ułożone jabłka, wypolerowane na jesieni, które stają się dziełem sztuki, które rozświetlają nasze mieszkanie, czy nawet w pracy, jeśli sobie takie wypolerowane jabłko położymy na talerzyku, to ono wnosi coś fantastycznego.